jeszcze kawałek trzeba odciągnąć, bo jeszcze wszystkie wagony nie wyjechały z rozjazdu. Już na koło 120, to sobie stówkę możemy na spokojnie wydać. Dobra, chyba wszystkie wyjechały, więc dajemy mocy. A, nawet miałem rację. Znowuż dzisiaj nie pomyliłem, no. A ja wiem, że wy tylko czekacie, aż ten głupi streamer się pomyli. I za szybko zacznie przyspieszać albo coś, a na razie jakoś idzie. Dajcie buty. To nieźle się tam u pana dzieje. Rabówek Lachy 19:31, jest 19:10. Będziemy tam 20 minut przed czasem. Nieźle. Na pewno będziemy gdzieś stali przez to, że jesteśmy tyle przed czasem. Ja już to widzę. No jak to pasażerskie tędy nie? No właśnie to jedzie jakiś pasażerski. Wiesz, tym torem. Trasów siatkowi awantury. Nieźle. Panie Simon, to już od razu ze skrajności w skrajność przechodzi. Na pewno nie jest to źle. No, następny semafor na stój trzeba hamować. No jednak nie trzeba hamować. Zdążył się zmienić.
dalej się ciągnął w tym symulatorze, zrobił od niej chmury przyszły. Lęgry szlakowa dalej 120. Dziś zabrałem z okierki 5. I się pan tym chwali publicznie na transmisji na żywo, że pan kradnie. Rozumiem. Pana zupełnie coś policjanci też to oglądają, bo się przejdą do pana, pan na wieżą. Będzie pan płacił mandat. Albo będzie pan miał sprawę w sądzie za kradzież. Jak to się kończy? No. I się jeszcze pan chwali tak publicznie. Pan pociąg pojechał. Co my już się do wodowi zbliżamy? Jak to możliwe? No zawsze jak się robi takie rzeczy, no tutaj się to powinno kończyć, no. To tutaj nieładnie jest. I tak nie powinno być. Dzisiaj wysokie statystyki na transmisji na żywo. Sam nie dowierzam, jak się na nie patrzą. A widzę, że... YouTube'owe... wychwytywanie wiadomości do ukrycia działa dobrze. Się cieszę z tego bardzo. Działa dobrze.
dzisiaj normalnie się przyjemnie jedzie, prawie nic nie trzeba robić w tej lokomotywie. To też pociąg towarowy, tylko ten wiezie same puste wagony po prostu. Żadnego nie ma pełnego. Jedzie chyba w stronę tej elektrowni, nie? Następny semafor, no stój. Chyba mi podali miasta, ale do 40 jest, nie? A nie widzę? No, do 40. Już teraz widzę. No, szybki zaczyna hamowywać. Zanim to dojdzie do tych wszystkich wagonów w tym składzie towarowym, to chwila mnie. No się cieszę, że ja. A ma wam przynajmniej miły wieczór. Jesteśmy 20 minut przed czasem we Wodowicy. Dobrze idzie, naprawdę. To się rozumie, z jalapeno. Bardziej ją uwielbiam. Jalapeno, pizzę. W ogóle dogoniliśmy ten pociąg regionalny, co wyjeżdżał przed nami. Lecz swoją drogą. Tak nam dzisiaj dobrze idzie. Bo on się zatrzymuje za stację, a ja sobie jadę z całą prędkością, nie? Ciekawe, kto pierwszy pojedzie, czy ja, czy on? A wojska też gorzej. Wojskie pizze to są takie same, ale no... Jak pan lubi, to trzeba. Stoimy. Pod wyjazdowym. I na co my czekamy? No tak, na styk się mieścimy, no ale nawet. Na co my czekamy? A, na pociąg regionalny, jednego. Jedzie pierwszy. No bo on jest opóźniony o 20 minut, aha. My się nie dziwię, my jesteśmy przed czasem. Nie dziwię, że on jedzie jako pierwszy. Ja
to chyba jest SBL, nie? Na tym szlaku. Czy nie? Ach, to jest SBL. A bo tu jeszcze przed nami jeszcze jeden pociąg towarowy jedzie. Aha. Będzie buty. Tutaj jakiś pociąg pasażerski, wiesz. Ojejku, to zatory są jakieś dziwne. Dzień to w ogóle pod samym semaforem stoi. No to wydaje mi się, że chwilę poczekamy sobie na ten wjazd. Jednak do Władowic Zachodnich. Chwilę sobie poczekamy. Żurny wpuścił nas w perony, także chyba długo nie będziemy czekać. Będzie miał nas wpuścić, a tu na bok? Jakbyśmy mieli dłużej czekać? No nie wiem, no. No i widzi pan, no tu jedzie jeden, tu przed nim pojechał jeszcze towar, nie? Tu jedzie towar. Potem tu przed nim jedzie... Nie, już nie jedzie, wjechał, nie? O, wjechał już. No, na takim krótkim odcinku... jedzie... dużo pociągu. Naraz. Co jeszcze my byśmy mieli jechać? No zobaczymy, co pan dyżurny to zdecyduje. Chociaż wierzę w ten, nie wierzę w mądrość dyżurnego ruchu na tej stacji. To jest to jednak komputer. To by nie było, jest to komputer. Więc raczej nie pomyśli za dużo. Mógł nas wpuścić w perony, a będziemy tu stali przez pół godziny. W ogóle już prawie wyjazd byśmy mogli dostać, nie? No właśnie. Duży ruch, taka cecha scenariusza od Transkeya. A pan wie lepiej ode mnie, no. Ja tam się za bardzo nie orientuję w tym, kto wydaje jakie scenariusze, więc... No. Dobra, w miarę dynamiczny rozruch robimy. Chociaż wiemy, że następny semafor jest na... To, na swój. Ten mój dynamiczny rozruch skończył się tym, że wszystkie wagony uderzają o siebie i tak bardzo mocno mamy sprzęgi. Wiecie, ten, no. To jest tak zwane rozrywanie sprzęgów, nie? Jak się te wszystkie wagony tak uderzają o siebie. Mi się wydaje, że to tak się nazywało. Czy ten duży ruch mi się aż tak podoba, to bym nie powiedział. Mógłby być tego odrobinę mniejszy. O, piwo się panu wylało. To trzeba wziąć grunię. Pewnie jakieś perełka czy coś jeszcze w lodówce jest chwilowe, nie? Chce pan weźmie i tyle. Nie wiem, co tam pan ma zresztą. A Intercity musi czekać pod gwiazdowym, bo ja wyjeżdżę. Dobra, następny semafor do 100 km na godzinę, więc no. I tak tyle byśmy mogli tylko jechać. Dynamiczny rozruch.
żeby nie przeciągać wszystkiego, całego ruchu. No bo jest tu duży ruch jednak, więc nie będziemy opóźniać i przeciągać. Tylko dynamicznie jedziemy.